Dzisiaj testuję na śniadanie ten jogurt. Słuchajcie, to jest jogurt kokosowy, który poleciła mi Dagmara. Ten wczorajszy był ok, ale ten czuję, że będzie lepszy. No i do tego granola, którą po prostu pokochałam. Wszystkie te granole są przepyszne. Mam jeszcze resztkę tej oryginalnej i do tego jeszcze owocki i zaraz wam pokażę. Jak zupę. O, jaka zupa? Dobra. Cieczerzycą. To się nazywa harira. O, to pozdrów tylko naszych widzów, bo dużo osób pytało, czy będzie coś z tobą. Pozdrawiam, będzie. Jeszcze nie wiem co, ale będzie. Wiem. Możemy znowu ciasteczko upiec. O, tak. Bardzo dobry pomysł. I może znowu konkurs taki zrobisz? Robię konkurs mikołajkowy na codziennik, ale zobaczymy, zobaczymy. Dobra. Smacznego panu. Może nie wygląda, ale jest to jedno z najlepszych śniadań na ziemi. Granola z owocami i jogurtem. Kolejny dzień, kolejna podróż metrem. Słuchajcie, jadę dzisiaj do muzeum. W ogóle witam was oficjalnie. Jadę dzisiaj do muzeum The Broad, bo trzeba było zarezerwować na niego bilety, one są darmowe, ale trochę się czeka. Więc mam na dzisiaj, na wtorek i jedzie się transportem publicznym 1,5 godziny. Pozdrawiam. Pozdrawiam serdecznie. Sztuka, której nie zrozumiem, no to jeszcze jest w miarę okej, ale nie podoba mi się. Mały update ode mnie. Wyszłam z muzeum, było ekstra, szczególnie ta iluminacja świateł. I słuchajcie, zapisałam się na taką specjalną wystawę, gdzie można wejść do całego pomieszczenia, gdzie jesteś otoczony, otoczona tymi światłami. W ogóle jestem teraz koło muzeum Mocha, w którym byłam wcześniej, ale to zobaczycie dopiero w styczniu w tych vlogach z LA, jak tutaj przyjechałam. W każdym razie idę sobie teraz na lunch do jakiejś fajnej miejscówki, która ma surowe jedzonko i po prostu wrócę tutaj na tę wystawę, bo chyba muszę czekać, nie wiem, godzinę 10, więc mam nadzieję, że wrócę. Zmieniłam plany i wzięłam sałatkę bliskowschodnią, wszystko jest biodegradowalne i mam fajny widok. Jestem, moi drodzy. Szczerze to nie widziałam większego badziewia niż to całe Hollywood Boulevard. Masakra. Proszę, jest sobie Hollywood i co? Wielka siedziba Scientologii. Proszę, tutaj show ma Jimmy Kimmel. Tutaj mamy dzisiaj premierę, więc jest cała ulica zamknięta. Takie ciekawostki z Hollywoodu, proszę państwa. No i oto wszystko się rozchodzi w tym mieście. Słuchajcie, robimy live zoom. Czy teraz świat sławy jest bliżej? O, tak. Pozdrawiam, pozdrawiam, pozdrawiam. Hej kochani, jestem w sklepie. Jestem taka zmęczona. Wracałam 1,5 godziny, bo się uparłam, że będę tu jeździć autobusami.
Na koniec tego filmu powiem wam, co zaplanowałam, bo dzisiejszy dzień był dla mnie męczący, o tyle, że mnie stresował, bo decydował o tym, co ja sobie zrobię. I to było też niezależne ode mnie. Więc taka byłam trochę poddenerwowana, no kupuję sobie rzeczy na kolację i chcę sobie zrobić taki super zdrowy posiłek w miarę możliwości niegotowania, bo ostatnio jadłam też deser. Właśnie popełniłam życiowy błąd, bo weszłam na dział słodyczy i to są kawałki krakersów z masem orzechowym i dżemem. I właśnie zobaczyłam coś cudownego. O mój Boże. Idę stąd, bo przepadnę i nie wrócę. Kto mnie ogląda, ten wie, że randomowe posiłki to moja specjalność, więc mamy tutaj pieczonego ziemniaka z tahini, pieprzem i chili, do tego hummus z warzywami i pomarańcza. Smacznego, smacznego ja. Jejku, wyglądam i czuję się po prostu jak 8 nieszczęść. Słuchajcie, bo od kilku godzin, no jakiegoś czasu montuję film, a mówię wam, że dzisiaj miałam taki dziwny dzień, ale już prawie skończyłam montować vlogmasa i w ogóle bardzo to lubię, więc nie narzekam. Ale słuchajcie, dzisiaj postanowiłam co dalej, bo okazało się, że jutro czeka mnie nocleg w Santa Monica, o czym dowiecie się w jutrzejszym vlogu, trochę tak to enigmatycznie zestawię, w jutrzejszym albo w pojutrzejszym, bo tam możliwe, że będę miała jakąś obsuwę. Nie wiem, zobaczymy, w następnym vlogmasie na pewno. Natomiast, wiecie co, po raz pierwszy pomyślałam sobie teraz, po raz pierwszy od, nie wiem, od zawsze, od dawna, że ogląda mnie teraz kilka tysięcy osób i poczułam jakąś taką presję tego, co powiem. W każdym razie zdecydowałam, że zostaję w Los Angeles jeszcze do soboty. Miałam wracać do San Francisco, zapytałam was na Instagramie, co mam zrobić, gdzie jechać i doradziliście mi wszyscy San Diego, bo zapytałam San Diego, czy San Francisco, a stanęło na opcji trzeciej, więc żeby nie było, że się was nie posłuchałam, po prostu znalazłam inne rozwiązanie. I postanowiłam dać trochę więcej czasu LA, bo mam bardzo mieszane uczucia, jeśli chodzi o to miasto. I tak nie do końca byłam do niego przekonana, natomiast po moim wczorajszym spotkaniu, o którym wam mówiłam, że byłam na downtown u znajomej, stwierdziłam, że jeszcze jest pewna strona LA, której nie poznałam i może właśnie ta strona mi się spodoba. Dajcie znać, czy chcecie film, w którym mówię, co sądzę o tym mieście, bo mam bardzo wiele przemyśleń. Jest moja pierwsza myśl w ogóle tutaj była taka, że na pewno nie chciałabym jednak tutaj mieszkać, z tym, że ostatnio trochę zaczęłam poznawać to miasto od innej strony i właśnie przez te najbliższe dni wierzę, że trochę moja opinia się zmieni, bo będę zupełnie po drugiej stronie miasta. No, kończę już ten wywód, słuchajcie, bo znowu ręka mnie boli. Lecę zrobić sobie herbatę, kończę montowanie i może w końcu się zrelaksuję. Powiedzcie mi, jak się oprzeć, kiedy takie rzeczy są w sklepach? Uwaga, nie przeraźcie się, ale z tym wszystkim przyjechałam do LA, z tym stosem rzeczy. Muszę to teraz zmieścić w tę walizkę, bo jutro się przeprowadzam do Santa Monica na jedną noc. Już wam trochę zdradzam przez to. No, także tak spędzę swój wieczór i współczuję sobie sama. Oto progres po jakieś, nie wiem, 15 minutach. Ciuchy już są prawie wszystkie tu. Tu są brudne rzeczy. Jakieś takie książkowo-zeszytowe klimaty, moje torby, część butów i no, jutro będę się bawić dalej. Tak jak wam powiedziałam, jutro nocuję w Santa Monica, także zobaczcie, co się będzie działo. I jutro też są u was Mikołajki, więc mam dla was coś wyjątkowego, także czekajcie koniecznie na tego vloga. Ja lecę się wykąpać, umyć włosy, wysuszyć je, dokończę serial i do zobaczenia jutro. Dzięki za oglądanie. Pa!